Problem tożsamości osobowej. Artur Szufta. Wyobraźmy sobie, że siedzimy na przyjęciu u nas w domu ze znajomymi, oglądamy swoje stare albumy ze zdjęciami, wskazujemy palcem na jedno ze zdjęć, mówiąc: Patrzcie, to ja, gdy miałem 3 lata. No i teraz pytanie. Na jakiej podstawie? Możecie stwierdzić, że ta oto osoba na zdjęciu sprzed wielu lat, w niektórych przypadkach sprzed wielu, wielu lat, to właśnie wy. Na jakiej podstawie możemy stwierdzić naszą tożsamość osobową w czasie? To, że jesteśmy tą samą osobą po wielu latach. Tutaj warto małe sprostowanie jeszcze dopowiedzieć. Jak mówimy tą samą, pytamy o tożsamość. W filozofii mówi się tutaj o pojęciu tożsamości numerycznej. Wynika to bardziej z problematyczności tego sformułowania w języku angielskim niż w polskim, ponieważ po polsku odróżniamy ten sam od taki sam, czyli ktoś może powiedzieć Spójrz na tym zdjęciu, no nie wyglądam tak jak dzisiaj, tak? Jestem mniejszy, mam ciemne włosy, a nie siwe, albo, no powiedzmy, jestem szczupły, a dzisiaj niekoniecznie, bądź na odwrót. Nie jestem taki sam, ale jestem ten sam. W języku angielskim używa się jednego słowa, the same. No i żeby odróżnić the same w znaczeniu taki sam od the same w znaczeniu ten sam, używa się sformułowania numerically the same. Co w języku polskim można przetłumaczyć jako tożsamość numeryczną. Ale nie jest to dla nas problem. Problemem jest, skąd wiemy, że jesteśmy tą samą osobą. No i teraz moglibyśmy się zapytać, a w ogóle to, dlaczego się nad tym zastanawiać? Czy to jest ważny problem? Dlaczego to jest taki ważny problem? Tożsamość osobowa jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, nie tylko patrzymy w przeszłość. Utożsamiając się z kimś, kim byliśmy kiedyś, ale też myślimy o swojej przyszłości, martwimy się o nią. Na przykład być może unikacie obiadania się, ponieważ martwicie się, że w przyszłości będzie miało to negatywny wpływ na wasze zdrowie. Wasze, czyli was jako tych samych osób. Niektórzy boją się śmierci i myślą, co to będzie, za ileś lat, jak się zestarzejecie i przyjdzie czas umierać. Czyli zakładamy, że będziemy tą samą osobą. Gdybyśmy nie mieli takiego założenia, gdybyśmy myśleli, że to będzie ktoś inny, to być może nie martwilibyśmy się tak o swoją przyszłość. Niemniej, jest jeszcze drugi powód. Być może ważniejszy niż nasz lęk przed śmiercią bądź chorobą w przyszłości. Mianowicie, kiedy ktoś popełnia przestępstwo i potem ukrywa się przez wiele lat, nie wiem, w lesie, w dżungli, wyjeżdża do innego kraju, zostaje schwytany. Zostaje pociągnięty do odpowiedzialności za przestępstwo, które uczynił wiele lat temu. Gdybyśmy nie założyli, że to jest ta sama osoba, wówczas pociąganie do odpowiedzialności tego kogoś mogłoby dawać by się nieuzasadnione. No, byłoby nieuzasadnione. No dobrze, jest to ważny problem, to czy jesteśmy tą samą osobą, ale dlaczego mielibyśmy w to wątpić? Dlaczego mielibyśmy myśleć, że być może to jest ktoś inny? Pierwsza wątpliwość, jaka może się nasunąć, jest taka, że przecież podlegamy zmianom. I nie chodzi tu tylko o to, że wygląd nam się zmienia, stajemy się więksi, że zmieniają nam się poglądy, zmienia się nasze zachowanie i że na przykład nie, nie pamiętamy nawet, co myśleliśmy i w co wierzyliśmy, jak mieliśmy 5 czy 6 lat. Ważne jest jednak to, że podlegamy wymianie materii. Co kilka lat. Naukowcy niektórzy twierdzą, że co 7 lat nasze ciało podlega całkowitej wymianie atomowej. Czyli ani jeden atom z nas dziś w naszym organizmie nie był w nas 7 lat temu. Moglibyście zapytać, no i co z tego wynika? Aby sobie uzmysłowić problem, proponuję przywołać pewną legendę grecką, którą znamy za pośrednictwem Plutarcha z jego żywotów Tezeusza. Statek którym Tezeusz powrócił ze swojej wyprawy, w drodze przechodził wiele remontów, wymieniano w nim wiele fragmentów desek, belek. Także po wielu, wielu latach, właściwie każdy element statku został poddany wymianie. No i stąd powstaje pytanie: czy to jest ten sam statek, ten, którym wrócił, czy jest tym samym statkiem, którym Tezeusz wyruszył w swój rejs, w swoją podróż? Niektórzy twierdzą, że tak, niektórzy twierdzą, że nie. Jeśli upieracie się, że to jest ten sam statek, proponuję nowszą wersję tego eksperymentu myślowego, którą możemy zatytułować Superjacht. Wyobraźcie sobie Jana, Jan jest bogatym człowiekiem, lubi kupować sobie drogie rzeczy. Pewnego dnia kupuje jacht. Ale jako perfekcjonista nie do końca jest z niego zadowolony, więc wymienia w nim każdą część. Codziennie coś mu się nie podoba, coś wyrzuca, kupuje nową część. Także załóżmy, po roku czasu całkowicie wymienił wszystkie części w swoim jachcie. Czy to jest ten sam jacht, który kupił Jan rok wcześniej? Myślicie, że tak. Otóż, wyobraźcie sobie, eksperyment ten ma swoją dalszą część. Jan ma sąsiada. Nazwijmy go Grzegorzem. Grzegorz nie jest bogatym człowiekiem, nie stać go na kupowanie drugich jaktów, ale lubi majsterkować. Poza tym przygląda się bacznie temu, co robi Jan. Za każdym razem, kiedy Jan wyrzuca niepotrzebny element łodzi, Grzegorz kolekcjonuje go, zbiera i przenosi do swojego garażu. I skręca z tych elementów, co się da skręcić. A że wszystkie elementy Jan wymienił w swoim statku, to Grzegorz zebrał wszystkie i po roku był w stanie skręcić z tego cały jacht. Pytanie. Jacht, który Jan kupił rok wcześniej, znajduje się w garażu Jana czy w garażu Grzegorza? Ewentualnie możemy powiedzieć, że jest gdzieś w przystani. Kto jest posiadaczem tego jachtu pierwotnego? Jan czy Grzegorz? Myślę, że odpowiedź już nie będzie taka oczywista. Są pewne racje, żeby myśleć, że raczej Grzegorz, a nie Jan. Jeśli spojrzymy na nasze organizmy i uznamy, że my też podlegamy takiej wymianie materii jak jacht Jana, możemy nabrać wątpliwości co do tego, czy jesteśmy tą samą osobą po wielu, wiele latach. Być może należy postawić inną hipotezę, że to nie nasze ciało jest tutaj najważniejsze. Nie powinniśmy się skupiać na tym, jak wymieniana jest materia w naszym organizmie, żeby uznać, że jesteśmy tą samą osobą, że być może tak naprawdę liczy się coś innego, na przykład pamięć. Możemy tu podać pewne argumenty na rzecz takiego myślenia. Weźmy na przykład taką sytuację. Budzicie się nad ranem, idziecie do łazienki, żeby umyć twarz, patrzycie w lustro, a tam jakaś nieznana wam osoba Załóżmy, że byliście mężczyzną, a w tej chwili widzicie w lustrze kobietę bądź na odwrót, a może jeszcze jakąś istotę z innej planety. Ale przecież wiecie dokładnie, że jesteście tą samą osobą, która noc wcześniej położyła się spać, która w lustrze zaprawdę wyglądała inaczej niż w tej chwili, ale to byliście wy. Tym, co łączy Was dziś nad ranem, z tą osobą z wczoraj, jest jakieś poczucie jedności świadomości, jest jakieś poczucie pamięci ciągłości Waszego istnienia. Inny przykład, który by wspierał to myślenie, że to raczej świadomość, pamięć jest podstawą naszej tożsamości. Możemy wyobrazić sobie ideę reinkarnacji, tak? że ktoś był w poprzednim wcieleniu kimś innym, a teraz jest kimś innym, ale jest tą samą osobą. Oczywiście nie zakładamy tutaj, że istnieje coś takiego jak reinkarnacja, ale widzimy, że myślenie w taki sposób niekoniecznie wydaje nam się sprzeczne wewnętrznie. Jest to coś do pomyślenia. To znaczy, że nie ciało jest w takim myśleniu podstawowym kryterium tożsamości, ale coś bardziej umysłowego. Wyobraźmy sobie jeszcze inną możliwość. Całkiem niedługo, być może, tak twierdzą przynajmniej niektórzy filozofowie, będzie można skanować naszą świadomość i transferować ją do wirtualnej rzeczywistości. Czy ta transferowana świadomość to będziemy my, czy nie będziemy my? No, trzeba wyobrazić to sobie w pierwszej osobie. Znowu, obudzicie się, wyobraźcie sobie, że się budzicie i no, czujecie się trochę dziwnie, jesteście jakby w innym miejscu, ale załóżmy, że możecie się komunikować ze światem, i nagle dowiadujecie się o tych, z którymi się komunikujecie, że jesteście już w wirtualnej przestrzeni, a oni powiedzmy zostali po drugiej stronie i pytają się, jak się czujesz, jak się masz, czy nic cię nie boli, jak to w ogóle jest być w tej wirtualnej przestrzeni. Wydaje się, że znowu mamy tu do czynienia z sytuacją, która jest do pomyślenia, nie jest wewnętrznie sprzeczna. To znaczy, jeśli nam to nie przeszkadza, to raczej tożsamość identyfikujemy z ciągłością świadomości bądź pamięci stanów mentalnych, a nie ciała. Ciekawy również proponuje tutaj sposób myślenia o tożsamości Peter van Inwagen. Amerykański filozof chrześcijański, który twierdzi, że właśnie zmartwychwstanie może na tym polegać. Nie, że będziemy mieli to samo ciało, tylko kiedy się powiedzmy ockniemy, tak już w momencie zmartwychwstania będziemy mieli to poczucie tożsamości z tymi osobami, którymi byliśmy za życia. Natomiast ciało może być inne. Na przykład, e, jeśli byliśmy brzydcy i schorowani, tutaj na tym e, świecie, w trakcie tego życia, to tam nasze ciało może się okazać młode, prężne, e, bezbolesne, ale jednak, chociaż to będzie inne ciało, my będziemy tą samą osobą. Czy to będzie to samo ciało, to już inna sprawa. Podsumowując zatem nasze rozważania. Wydaje się, że to nie tożsamość ciała decyduje o tożsamości osoby, ale tożsamość pamięci, świadomości. Możemy powiedzieć, osoba w czasie T2 utożsamia się z osobą z czasu T1 na podstawie pamięci i podzielania tej samej wewnętrznej perspektywy. Załóżmy zatem, że to pamięć jest podstawą tożsamości. Jestem tą samą osobą bo doskonale pamiętam, znam intymne szczegóły z mojego życia z przeszłości. Dodajmy tu jeszcze jeden argument na rzecz myślenia o pamięci jako kryterium osobowej tożsamości. Odwołajmy się do eksperymentu myślowego, który zaproponował John Hospers w swoim podręczniku do filozofii. Jan Kowalski twierdzi, że jest Abrahamem Lincolnem, tym samym Abrahamem Lincolnem, którego znacie z podręczników historii. Opowiada szczegóły z życia Lincolna, które okazują się być prawdą. Wszyscy znawcy tematu potwierdzają, że rzeczywiście to i to wydarzyło się w życiu tego sławnego człowieka. Ponadto, Jan Kowalski opowiada takie rzeczy, których nikt, nawet eksperci, nie znali. Zdradza wszystkim, że jako młody człowiek, Abraham Lincoln prowadził pamiętnik, w którym pisał pewne intymne rzeczy i ukrył ten pamiętnik w pewnym drzewie, w dziupli, na pewnej polanie, którą jest w stanie znaleźć i wskazać. Okazuje się, że rzeczywiście istnieje takie drzewo z książką w środku, z pamiętnikiem i, co więcej, nikt tego pamiętnika nie dotykał przez ostatnie sto kilkadziesiąt lat oraz, że jest to pamiętnik Abrahama Lincolna. Jeśli zatem Kowalski mógłby powiedzieć wiele rzeczy trafnie na temat tego, co znajduje się w tym pamiętniku, skąd inon mógłby to wiedzieć, jak nie, na podstawie tego, że sam był owym Abrahamem Lincolnem. Tak więc, gdybyśmy spotkali takiego Jana Kowalskiego, zapewne pomyśleliśmy, że jest tożsamy z Abrahamem Lincolnem. Jeśli już myślicie, że kryterium pamięci Utożsamiania się w swojej świadomości jest tym, które decyduje o tożsamości osobowej. Zastanówcie się jeszcze chwilę. Okazuje się bowiem, że i ona ma swoje problemy. Oto inna jeszcze historia, którą w szczegółach możecie sobie przeczytać w jednym z numerów filozofii. Jest to historia Mimi Anszy, który zamienił się w Banszu. Mimi Ansza to był płatny zabójca, który pewnego dnia, a raczej pewnej nocy miał nieszczęście być trafionym przez piorun. Całkowicie zapomniał kim był. Nie pamiętał nic na temat swojej przeszłości. Od tego momentu zmieniła się też jego osobowość. Stał się człowiekiem dobrym, pomocnym, któremu też nadano inne całkiem imię niż nosił wcześniej oznaczające pomoc, czyli banszu. Niestety, po jakimś czasie, ktoś rozpoznał ciało Banshu jako ciało tego złoczyńcy, którym kiedyś był i został oskarżony o morderstwo. No i teraz powstaje problem, czy jeśli jakiś bandyta, złoczyńca, po zamordowaniu wielu osób, nagle, na przykład, zostaje trafiony kamieniem w głowę i traci świadomość, traci pamięć swoich przeszłych czynów, czy można? pociągać go do odpowiedzialności za czyny tego, kim był, zanim stracił pamięć? Czy nie powinniśmy go oskarżyć? Jakie są nasze intuicje? Czy nie wydaje nam się, że sama utrata pamięci jeszcze nie przekreśla tożsamości osobowej danego człowieka? Być może ktoś mógłby argumentować, powinniśmy zrezygnować z pociągania do odpowiedzialności takich osób. Na tym jednak nie koniec jeszcze naszych rozważań, bo oto proponuję kolejny eksperyment. Eksperyment o nazwie Teleportacja. Jego autorem, jeśli pamięć mnie nie myli, jest Derek Parfit, autor książki poświęconej zagadnieniu tożsamości osobowej o wdzięcznej nazwie Reasons and Persons: Racje i Osoby. Wyobraźmy sobie Jana. Jan mieszka na Ziemi, ale bardzo pragnął Polecieć na Marsa. Ma szczęście. Ludzkość właśnie opracowała technologię teleportacji. Wchodzimy do odpowiedniego pomieszczenia, które możemy nazwać teleporterem. W tym oto pomieszczeniu odpowiednie kamery zeskanują informacje na temat całego naszego organizmu. Informacja ta zostanie wysłana na Marsa, gdzie w innym pudełku, skrzyneczce o nazwie teleporter. Biodrukarka 3D wydrukuje Jana atom po atomie, idealnie takiego samego, jakim został zeskanowany na Ziemi. Po czym teleporter na Ziemi uruchomi procedurę zniszczenia ciała Jana? Gdy już tego dokona, Jan na Marsie, mniej więcej w tym samym czasie, zostaje zrekonstruowany, wychodzi z teleportera. I wysyła na Ziemię informację z wiadomością: Kochanie, wszystko w porządku, jestem na Marsie. Pytanie do Was: jakie są Wasze intuicje? Czy osoba, która wychodzi z teleportera na Marsie, jest tym samym Janem, który wszedł do teleportera na Ziemi? Możemy założyć, że jeśli skanowanie ciała Jana na Ziemi było bardzo dokładne, zeskanowaliśmy doskonale, w sposób perfekcyjny jego mózg, układ nerwowy, to powinniśmy również skopiować całą jego pamięć, świadomość, charakter, osobowość wszystko, co konstytuuje umysł Jana, w tym jego pamięć. Zatem osoba, która wychodzi z teleportera na Marsie, jest Janem, przynajmniej w świetle założenia kryterium pamięci. Jeśli ktoś z Was odczuwa dyskomfort co do przyjęcia takiego wniosku, znaczy to, że nie przyjmujecie tylko kryterium pamięci, ale macie jakąś inną koncepcję tożsamości osobowej. Zatrzymajmy się jednak na kryterium pamięci i zobaczmy, co można dalej zrobić w ramach eksperymentu myślowego pod tytułem Teleportacja. Załóżmy teraz, że Jan wchodzi do teleportera, wybiera się na Marsa, informacja o jego organizmie została zeskanowana, wysłana na Marsa, tam wydrukowana przez drukarkę BIO3D, ale nie zadziałała zniszczarka na Ziemi. Wychodzi Jan z teleportera ziemskiego i wysyła żonie informację. Niestety, kochanie, nie udało się, jestem ciągle na Ziemi. Jakiś czas później. Powiedzmy 20 kilka minut. Żona Jana otrzymuje inną informację. Kochanie, udało się, jestem na Marsie. Jeśli w pierwszej części tego eksperymentu uznaliśmy, że Jan wychodzący z teleportera na Marsie jest tym samym Janem, który wszedł do teleportera na Ziemi, teraz musimy uznać, że mamy dwóch Janów, z których każdy jest tożsamy Janem który wchodził na początku tej historii do ziemskiego teleportera. Jak widać, kryterium pamięci prowadzi nas do niepożądanych konsekwencji. Jesteśmy zmuszeni uznać dwie różne osoby w czasie T2 jako jedną i tę samą osobę z czasu T1. Można wprowadzać pewne zastrzeżenia, aby ratować kryterium pamięci. Na przykład możemy powiedzieć, że musi być spełniony warunek niepodwajania danego bytu danej osoby. Nieuczynienia żadnych kopii. Ale tego rodzaju zabieg wydaje się post hoc. Wydaje się już takim łataniem dziur w całym. Aby uniknąć takiego łatania dziur, być może należy przyjąć inną koncepcję tożsamości. Jedną z takich propozycji jest koncepcja duszy. To, co gwarantowałoby moją tożsamość w czasie, dzięki czemu mógłbym powiedzieć, że ja dziś i ta osoba, którą byłem 20 lat temu na owym zdjęciu, które pokazywałem na przyjęciu ze znajomymi, to jedna i ta sama osoba wystarczy założyć, że mam tę samą duszę. Oczywiście taka dusza musiała posiadać jakiś niezmienny rdzeń, coś, co nie ulega żadnym zmianom. Czego nie można skopiować. Jeśli posiadamy duszę, nasza tożsamość staje się możliwa, tożsamość w czasie staje się możliwa. Niestety ta koncepcja też ma pewne słabości. Niektórzy autorzy zauważają, że taka dusza byłaby czymś nieuchwytnym. Skąd mam wiedzieć, że ja w czasie T2 jestem tą samą osobą, co ta osoba na zdjęciu, skąd mogę wiedzieć, że ona miała tę samą duszę co ja? Tym bardziej jeszcze miałbym trudności z uchwyceniem, że osoba, która nie jest mną w czasie T2, posiada tę samą duszę, którą posiadała osoba w czasie T1. Jest to problem epistemiczny. Dotyczy on trudności poznania, rozpoznania tej samej duszy w ogóle zidentyfikowania takiej duszy. Niemniej, nawet jeśli nie potrafimy dowieść, że posiadamy duszę, ani jej zidentyfikować, to pozostaje nadzieja, że ją mamy i dzięki temu zachowujemy swoją tożsamość osobową. Czy jest to nadzieja racjonalna? To już jest temat na inną okazję. Dziękuję Państwu za uwagę.